dzisiejszej sesji Reiki. Będzie to sesja wyjątkowa, sesja całego Twojego ciała. Dzisiejsza sesja będzie też poświęcona lękom, które być może gdzieś Cię blokują. Również uwolnimy dzisiaj cały stres, który się gdzieś w Tobie kumuluje. Więc teraz jest czas tylko dla Ciebie. Zamknij oczy. I zupełnie się zrelaksuj. Na początku weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Wdech i wydech. Wyrzuć z siebie wszystko to, co niepotrzebne. Wdech i wydech. Na samym początku oczyścimy sobie aurę i odpędzimy wszystko, co negatywne, co może się właśnie wokół Twojej aury w ostatnim czasie kręcić i zaburzać Twój spokój. I do tego będę używać kadzidła. Pięknym zapachu. Teraz okadzam Twoje ciało
swoją aurę jako taką otaczającą Cię bańkę, która teraz dzięki temu okazaniu staje się coraz bardziej przejrzysta. Oddychaj spokojnie, wdech i wydech. Poczuj, jak twoja praca serca powoli zwalnia, jak twoje ciało robi się coraz cięższe. Jeżeli podczas tej sesji zaśniesz, to również nic się nie stało. Jest to przede wszystkim sesja relaksująca, która ma naładować Cię na przyszły tydzień, na nadchodzące dni i wyładować to całe napięcie, które skumulowało się w Tobie w ostatnim czasie. Teraz będę używać takich dwóch kryształów. Są to tak zwane różdżki selenitowe. I dzięki nim oczyścimy twoją energię. Dzięki nim zrobimy skan ciała. Najpierw zaczniemy od twojej twarzy. Rozluźnij swoje czoło. Oczy robią się coraz. Jeżeli twoje oczy są nadal otwarte, to zamknij je. Zamknij oczy. I teraz, kiedy masz zamknięte oczy, zrób sobie dokładny skan. Od samej góry aż po palce u stóp. Pomyśl przez chwilę, jak się czujesz. Czy gdzieś wyczuwasz pewien dyskomfort lub ból? Czy gdzieś wyczuwasz jakiś skurcz? Możesz delikatnie poprawić swoją pozycję, tak aby było Ci wygodniej. Rozluźnij brzuch, poczuj, jak pracuje.
podnosi się klatka piersiowa, kiedy bierzesz wdech. Jak opada, kiedy wydychasz powietrze. Jeżeli gdzieś odczuwasz ból lub właśnie taką energię, która może objawiać się jako ból pleców w dolnym odcinku, ból barków, bioder, to wyślij w tamtą stronę swój oddech. I swoje dobre intencje. Zadbaj o to miejsce. Być może decydując się na jogę, lub masaż, co pozwoliłoby ci w jakiś sposób ulżyć w takim bólu, który nawet nie wiesz, jak często może brać się ze stresu, zmartwień. I też przede wszystkim siedzącego trybu życia. Zadbaj o siebie, wyjdź na spacer, zrób chociaż 10-minutową praktykę jogi. Rozmawiaj z kimś bliskim o tym, co cię martwi. Poproś o pomoc. Absolutnie się tego nie bój. Zapisz na kartce wszystkie swoje myśli. Wyrzuć z siebie to, co już dłużej ci nie służy. Miej już zamknięte oczy.